Dear Isle to mapa pełna zagadek, PvP, interakcji, wzlotów, jak i upadków. W tym materiale pokażę wam coś więcej niż samo PvP, PvE czy interakcje. Pokażę wam piękno Daisy, jakie ono skrywa na innych mapach w postaci zagadek oraz ukrytych miejsc, o których nigdy nie mieliście pojęcia. Tymczasem zapraszam was do oglądania i pozostawienia po sobie śladu. Hej. Więc sobie trochę pobiegamy, pozwiedzamy i dzisiaj, kuźwa, pierwszy raz od dawna podejmuję rękawice, żeby dostać się na tą świątynię cholerną. I z tej świątyni gdzieś dalej postaramy się dostać. I przede wszystkim to, na czym najbardziej mi zależy na tym ranie, to żeby skompletować NBC Close. Jak to się uda, finito. Kończymy z Dear Isle, idziemy na czerwono tylko grać. Mam nadzieję, że nam coś się uda pozwiedzać w takim razie. Hey, friendly? Hey, no, don't shoot. Please. How are we doing? Hello? Do you hear me? Are you listening to me? Yeah, I listen to you. Okay. What's your plan? Why you want to shoot me? Co za dzban jeden? Ty śmietniku, gdybym tylko ten pistolet wtedy podniósł. Gdybym go tylko podniósł, to już by ci tutaj nie było. Still you. This is not you. This is not you. Another. Can you turn off your, put your drop down your mask. Hey, can you drop your mask? I don't hear you. Your yellow helmet. What? Your yellow helmet. Hey, you friendly guys? Hey. I don't have any food, I don't have any weapon. Ja, ale co tu się dzieje? Dobra, ja to zostanę. Jezusiczku. I surrender, don't shoot to me, I just press F5. I don't need any trouble. He was trying to kill me, one more not a friendly guy in the docks. Do you have any food to share with me? What'd you say? Do you have any food to share with me? I'm starving. Put us in the greenhouse. Greenhouse? Where is the greenhouse? Your friend. That's not my friend. He wasn't talking with me. Thanks for killing me. Okay. Bye. Bye. Stay safe. Good luck. Good luck. Take care. Co to za ludzie? Co, ja mam go pociąć teraz? Skąd by się wzięli? Makówki. Czekajcie. A jak musimy pokryć to ciało na haczyki, będziemy łowili ryby? Dokładnie. Rozpoczął się proces przerabiania na haczyki i wędkę. Niestety byliśmy na tyle w złej sytuacji, że musieliśmy zacząć łowić ryby i pilnie je usmażyć. Niestety gdzieś w międzyczasie musiałem coś podnieść z zakrwawionymi rękami, przez co moje życie było na włosku, a wszyscy obecni na czacie pisali mi, żebym popełnił samobójstwo. Dobra, patrzcie, jedzenie już mamy. Jesteśmy w domu. Naprawdę. Po zapewnieniu sobie odpowiedniej ilości jedzenia, pobiegliśmy spotkać się z naszym teammate'em Holsonkiem, który miał dla mnie płyn do dezynfekcji oraz antybiotyk. Od tego momentu nie będę podróżował już samotnie, a u boku prawdziwego sojusznika. Nadrzędnym celem jest dostanie się na świątynię, więc wszystkie interakcje z graczami odstawiliśmy na bok i skupiliśmy się na eksplorowaniu mapy. Tędy jest na północ, nie? Dawaj. Jestem ciekaw, kiedy kogoś spotkamy. Ja pitol, co jest? Na drzewie jestem! Oż ty w mordę. Ja pitole! Ty widziałeś, że tu jest koniec? Nie. Ja pitole. Ja zatrzymałem się centralnie przed tobą, nie? Dobra, ścinaj to drzewo. I mam nadzieję, że spadnę z drzewem. Ja pitole. Dobra, ty, może... Może spróbuję stąd spaść. Jest szansa, że przeżyję, powiem ci. Czy ty mnie zetniesz po prostu? Albo nie! Mam lepszy pomysł! Złap mnie! Przecież ty mnie połapiesz! Nie no, złap mnie, serio ci mówię. Złapiesz mnie? Ja bardziej będę chyba...
A nie mogę pingować, no tak. Czy postaram się polecieć na ten najwyższy punkt, czyli przede mnie. Łapnie, proszę, łap. O kuźwa, żyjemy przynajmniej. Od początku samego streama jest survival, no bo... Migające. Potrzebuję ten. Patyki. I zrobić ten, szynę. Ważne, że żyję, powiem ci. Początek był naprawdę ciężki, ale jak tylko się zregenerowałem, pobiegliśmy na słomp, aby dostać się do świątyni i zdobyć młot niezbędny na Arktyce. Kogo się zatrzymaj? No. Wydawało mi się, że agro ma zombiak. A nie, dobra, to chyba biegający. Kapsle, puszki. Jak miałem swój pierwszy telefon dotykowy, to pamiętam, jak zbierałem tak samo z kolegami kapsle do piwa. Po piwie. I wszystkie kapsle wrzucałem tam do jednej kieszeni w swoich spodniach. I tam raz rzuciłem swoją Avillę. Mój pierwszy telefon dotykowy. No i dotyk już nie działał. I tu jest ta militarka. Stary, gdzie tu jest właśnie sporo lutu i ją trzeba zwiedzić. I tutaj są takie mokradła właśnie z barakami na niej, ale... Ja bym się imo najpierw rozejrzał, czy tu nikogo nie ma. I nie wiem, czy bym nie wbiegł na taki, na ten żółty budynek, co jest tutaj. Gracz. Gdzie? Jak byliśmy tymi torami, no na końcu torów jest. Widział cię? Jest... Nie widział. Przebiegał z jednej na drugą stronę. Na którą stronę przebiegał? Na prawo czy na lewo? Nie żyje. Widział mnie jednak chyba. Widział nas. Ile na mnie agro teraz leci. Chcę je wszystko po cichu zabić, gdybym myślał, że jest jedna osoba. Dwa strzały podobno. Może się strajowałem, wiesz? Zobaczę sobie. Widzę typa. Biegnie po to ciało. Chyba mnie widzieli, bo nie biegną tam po to. Dwóch ich jest. Ja jednego chyba z jednym chyba strajdowałem i drugi. Tu jeszcze tam. A, dwóch jest, jeden z kałachem. Drugi wali z pistoletu po prostu. Jak pudło zrobiłem. Podwójne. Widzę typa. Czekaj, widzę. Jeden leży. Brawo. Około 30 minut rozglądałem się za drugim gościem, natomiast nie udało mi się go znaleźć. Gdy zaszła już noc, skupiliśmy się na tym, aby dostać się na ołtarz i rozpocząć event. Znaczy nie, to już jest to miejsce, panie buszujący, to jest ten ołtarz. Tylko pytanie, czy on już jest aktywny, bo pochodnie żadne się nie świecą, nie? Czekam, aż event się Ty, gościa chyba widziałem, widzę gościa. Cześć. O, widzę, jak przebiega na prawo. O nie, no agro zombie. Zatrzyma na mnie. Ja pierdzielę, stary zombie agro na mnie jest. Fajnie. Którego nawet nie widzę, nie?
Zabiłem? Your soul has been... Ktoś oddał się. Duszę. Co? Ktoś oddał duszę. Naprawdę? Tak. Tak, świeci się już, a ja za daleko jestem. Uciekłem. Ile osób? Jedna? Jedna. Kurwa mać. Jestem pod ołtarzem. Widzisz, jak się świeci jeszcze bardziej? Dobra, podchodzę. Dobra, jego trzeba dojechać, to się respi w wodzie. Będziemy tam po 2 minutach. Jak duch to wygląda? Widzicie to? Strzeliłem. Ej, dobra, strzelam raz w powietrze i masz tu przybiec, dobra? Mhm. Biegnę, mam 200 metrów. Dawaj, bo zombie biegną przez wodę. Ale zajebisty. Ale to pięknie wygląda tutaj. Jakie zajebiste przejście. Można to robić. Ale zombie do mnie leci. Ja pitole, się zesram tu chyba, panie Kolsonek. Na pana to trzeba mieć wygląd pieniądze. Panie kuzynie. Dawaj, bo biję z zombiekami się. No. Ja pitole, jestem tak tragiczny. Że zaraz na ołtarzu to będzie mój pomnik. Czekaj, ja tu mogę skoczyć. No tu się mną? Kurwa mać, mleje! Kolsonik! Biegnę, widzę już to światło. Tu się nigdzie nie da wejść, kurrr. One po tym... Ja się muszę chyba dać powalić. Ja, Kolsonik! No jestem blisko, mam strzelić, żeby się na mnie skupiły? Jak na tobie! Proszę, zostawcie mnie! Dobra, daj się powalić, idzie to wam. Tak się kończy strzelanie. One w tekstury wchodziły, one w tekstury cały czas. Ale nie chciałem bez kolsonkę, już jak umierać to razem. Mam żółte życie i się mam krwawiać, więc dawaj. Też musisz krwawić. Niestety od strzelania w powietrze powaliło mnie stado zombiaków, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Z tego względu, bo aby wziąć udział w evencie, trzeba się oddać bogom DayZ i posiadać aktywną ranę, którą sprezentowały mi zombiaki. Od teraz zaczyna się nasza prawdziwa przygoda. Dobra, wchodzę na ten ołtarz. Ja. Już mnie nie ma tu tam. Dobra, lecę w nieznane. Halo? Halo? A, bo ja pływam. Odpal latarkę zanim wejdziesz, błagam cię, odpal latarkę na głowie. Nie mam. A nie masz flary ani nic? Nie mam. Dobra. Kuźwa, czerwone życie mam, stary. Podpalam ognisko i mam nadzieję, że sobie jaja z nią smażę. Świątynia jest bardzo rozbudowana i aby tam się dostać, trzeba się przedostać przez prawdziwy labirynt. Nie będę wam pokazywał każdej obranej ścieżki, bo nam to zajęło około 2 godziny. Natomiast wydaje mi się, że znalazłem ciekawy skrót, który nie każdemu się spodobał. Tam wychodzimy? Tak. O kuźwa, stary. Ciekawe, czy da się stąd jakoś przejść tak po prostu na dół tam. A wtedy tu już jesteś chyba więźniem. Nie gadasz, tu trzeba skakać.
A weź kucnij, albo... Tak, weź tutaj kucnij. Tam przy skałce. No, no, no. Pa. Wskoczyłeś tak! Ja pitole, a my tyle się czailiśmy. Patrz, co jest nad nami. Ja pitole. Ty dobrze mówisz, że to bejcik. No, dla mnie to był bejcik. Ja pitole, tak smakuje wolność. Ej, tam jest jeszcze jakaś świątynia, zobacz. Bo to my tam się musimy dostać. Albo stamtąd właśnie przychodzimy. Ciul go wie. Ludzie, którzy wychodzą tamtą drogą, na pewno mają jakoś dużo lepiej. A my tam myśliśmy, może są jakieś jeszcze ukryte przejścia. Myślisz, że tutaj przejść? Jakże jak tutaj na pewno... Ja pitole. Powiem ci, że mam Pietra Fest przed tym. Lecę. Nie skacz jeszcze. Tutaj można zejść. Na trawę. Taka jest z bronią czy bez? Biegłem po prostu. A czy ogólnie można się, możliwe, że się połamie? Leżąc musisz schodzić, nie? O kuźwa. Dobra, ja cacy, bez żadnych obrażeń trzeba. Ja spadłem. O stary, co ty żeś zrobił? Lotnik. Położyłem się i mnie ściana wyrzuciła, wiesz? Niestety, podczas spinaczki nasz teammate poległ, a w samej świątyni znalezienie jedzenia jest bardzo ciężkie, dlatego też zdecydowałem się na pocięcie kolsonka, aby mógł mi towarzyszyć w cięższych chwilach. Kolsonek! Zrobię to dla siebie. Uda nam się wyjść. Obiecuję. Gdziekolwiek teraz jesteś, czy mnie to słyszysz, czy też nie, zrobię cię. Jesteś ze mną na zawsze. A będę od pierwszego kęsa. Trzymaj się, brachu. Lecimy dalej. Ale na pewno z tego labiryntu muszę jakoś wyjść, ale do góry, a nie w dół. Patrzcie. Argan? 9.19? O. Mozinowamo. O, 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 o! Zaczyna to wyglądać. Chyba to mamy. Stary, wiesz gdzie jestem? Nie wiem. Pod drabiną, o której mówiliśmy, że warto zeskoczyć. I tu jest prawdopodobnie drabina do nieba. Uff. Drut metalowy. Dobra, nie wracam po niego się. Dobra. Nie. To jest iluzja? Tam. Ja, pitone. Wyjście. Narnia. Przeszliśmy na drugą stronę. O kurwa. Błagam, skałko, nie wypchnij mnie. Nie! Powalony! Boże, dzieci! Bogowie Daisy! Czemu wy mnie tak w chuja robicie? Widzicie, jak pogoń za marzeniami może boleć. Bez względu na trud i komplikacje, chciałem odnaleźć świątynię. Ale najpierw musiałem się zregenerować i odnaleźć inne przejście. Bo temu już nie ufam. Tutaj jest wyjście. Znaczy wejście. Dobra. Nie no, te labirynty nie mogą być aż tak ciężkie, no. Tędy chyba też szliśmy. Włóczymy się tutaj już z 2 godziny po tej świątyni. Jezu. Czy to jest...
najwyższy z tej, tej świątyni? Jezu, to grozi utratą życia. O nie. Boże. Indiana Jones, Indiana Cousin. Nie, ej, skaczemy stąd? Ja, nie. Nie, 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 nie. To nie na moje nerwy. Tam były normalne schodki do nieba, a wy mi kazaliście wybrać prawą stronę? Boże. Nie, 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 nie. Ja tu nie skaczę. Ja tu przebiegam. Boże. Jedną nogą poza życiem. Zombie. Ej, tam gdzieś kolsonek spoczywa na dole. Ja pitole. Nie, gramy dalej. Tak blisko. O-o. 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 Powiedzcie mi. A, tutaj. Ja pitole! Boże! Idę ochłonąć. Przepraszam. Przepraszam za wrzaski. Idę przeprosić Jolę. Ja pitole. Nie. Dzisiaj ewidentnie turniej czterech skoczni, bo skaczemy raz po raz. Stwierdziłem, że koniec tego latania i postawiłem na stabilny grunt. I pójdziemy najprostszą drogą, ale prosto do świątyni. Jakie to jest proste. Jakie to jest proste. Ty śmietniku. Idę tam. Jezu, świątynia jest przed nami. Ja pitole. Dobra. Nie wierzę. Nie wierzę. Bana jeszcze zaraz dostanę. Ja pitole. Nie mogę się na to patrzeć. Blurujcie ten ekran. Nie patrzcie tam, widzowie. Gdzie my jesteśmy? Czy to są bogowie Daisy, czy to są boginie Daisy? Powiedzcie mi. Boginie Daisy? Boże. Czy tam jest moja nagroda? To jest moja nagroda. Topór Tora. Ja. DOMINATING! Po zdobyciu młota Tora ze świątyni pobiegłem bezpośrednio do Portland, po stroju NBC. Niestety nie udało mi się tam znaleźć całości stroju, więc spróbowałem szczęścia przy Oil Rigu, licząc na to, że to właśnie tam znajdę właśnie ostatni puzzle naszej układanki. W streamie w ogóle coś widać? No teraz tak. No trochę to jest, jakby nie patrzeć, fakt. Dobra, płyniemy.
To, co niby najprostsze w znalezieniu, zawsze się okazuje być najcięższe. Mamy to. Kurwa, mamy to. Idziemy do Illyriga. Płyniemy tam. Ja pitole. Chyba czas tego podjąć. Idziemy na górę. Idziemy, mamy wszystko? Mamy wszystko. Potem lód wrócimy. Dobra. Wygląda. Ile takich kart się może respić na taką militarkę? Jakieś podziemne pomieszczenia, bierzemy... O kuźwa. Jakaś sterownia? I take it. Nic więc tutaj nie ma zbytnio. Biorę ci aura. Albo sobie, nie wiem. Karta! Mamy ją! Mamy kartę, widzowie! Jest! Po zdobyciu pierwszej karty dostępu zaczęliśmy lutować dalej, za lepszym sprzętem. Ale jak się okazało, kart respi się więcej, więc je wszystkie ze sobą zabraliśmy, aby móc jak najdłużej zwiedzać bunkier. Przecież możemy ten bunkier otwierać na okrągło. Nie! Jezu, myślałem, że na poręcz spadnę. Dobra. Na górę. Radio, mam numer telefonu, adres, wszystko. Dojazd byłby robiony, co? Dobra, ej, to Gili w sumie na pewno i tak nam nie ucieknie. Chodźmy bezpośrednio, zajmiemy ten bunkier. Czekaj, ja zobaczę tylko, jak to wygląda od góry. O Boże. Jak tu FPS-y uciekają nagle. 1,920 m. O kuźwa, tu się nagle w ogóle kolory wszystkie zmieniają. Co to jest? 60 klatek. Masakra. Ale epickie miejsce. Ej, ja stąd nie wyjdę. Tak, zacina. Chodzę tam. Tutaj kiedyś byliśmy, ale nie... Nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy. To jest teraz ten czas, Kolsonek. O, patrz, kolejny gili jest, dobra. I tu będą, że na kucakach albo trzeba wszystko, bo inaczej to jest mega ciężkie. O. Aj, Bertrap! Nie, granat! Uciekaj! Jezu, trap bez niczego, nie wypał. Ja pitole, byśmy razem umarli, bo ty też stanąłeś w miejscu. Granat to byłaby pewna śmierć. Dobra, stary. Masz granat? Powiedz mi. Bo patrz, co ja mam kolejny tripwire. Nie mam, ale mam takiego flasha, nie? Oni tu nie zejdą. Ale będą czekali na górze.
chwila prawdy. Słyszysz? Słyszę. Wyje na całej mapie. Wiem. Ja pitole. Daj jedną kartę, żeby ciebie do... A, dobra, mam. Ona nie działa, ona jest zepsuta. Trzymaj. To masz sprawną. Słyszysz? Ktoś atakują. Tak. Ale to mogą być też na nas, bo one się tak agrują. Nie, chyba dostał, bo piszczał. Tak. Strzały. Dobra, zrobimy inaczej. Ja się najwyżej tu schowam. Ja mam jeszcze jedną kartę, więc po prostu musimy ich odwalić. Pożyło się. Co jest? Doszliśmy do wniosku, że nie możemy ciągle czekać. Tylko trzeba zacząć eksplorować bunkier, bo inaczej nikt z nas niczego nie zobaczy. Wyruszyłem w podróż, a nasz teammate próbuje zabezpieczyć plecy. Trzymaj się, brachu. Powodzenia. Jakiś wiatrak. Stary. JMC prototyp mag. Wajga to walić. Nie wiem, co to jest, ale ja to biorę. O kuźwa. 40 klatek tu mam. Gdzie się schodzi? Ja pitol, co to się z wami wydarzyło, panowie? Wy chyba nigdy z tym nie wyszliście. Oby ze mną było inaczej. Jestem Gary Snow i mam tutaj kibelek. O, a ty jesteś chyba kolegą Gary Snowa i też miałeś kibelek. Najwidoczniej nie za dużo on dał. Więc skorzystajmy z tego. O, stary, jakaś barierka. Ja pitole, nie podoba mi się takie przejście. Bo to wygląda jak kafelki, z których miałbym zaraz spaść. Dobra, tu jakaś skrzynka. Amo do mośka. Okej, okay, te drogi pewnie prowadzą wszystkie tutaj. Bizon. Magazynek do KMA. Dobra, zwiedźmy górę, bo tam do dołu prowadzi, tak? A, i tutaj też prowadzą do dołu. I do góry. Dobra, myślę, że tędy tą samą drogą wyjdziemy. Ja pitole, wejdź potem stąd wyjdź. Fire safety door? A to jest ten wiatrak. Tędy na bank trzeba pójść, tak to wygląda. Ale zwiedźmy tę stronę. Nie. Karpikowy, wiesz co? Ja tu nie przyszedłem po lód. Ja tu przyszedłem poeksplorować. I zobaczyć tę miejscówkę. Więc tak. Patrzcie. No to przyjeżdżaj tu, Kacper. Może lepiej nie. O kurwa! Ja mam tędy zejść? Dobra, kolsonek. Widzimy się w następnym życiu, jak coś. Nie, no proszę cię. O, 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 tu się krawędzi trzeba trzymać. Masakra. Wybuszujące miały reakcję. Faktycznie to 90 minut. Bo minęło już sporo czasu, a nadal się nie zamknęło. Stary, tu jest jakaś jaskinia. Czy winisz to?
Stary, to mamy 90. Dobra, wchodzę do tej jaskini, bo jest na moim poziomie. To mamy 90 razy 5. Gdzie my kuźwa jesteśmy? Nie, ja czuję, że zaraz tam jakieś pająki wyskoczą. O, kuźwa. Czy tu nie ma jakiejś zapaści? Amo do SKS-a. To gdzieś prowadzi do góry. Żeby do świątyni zaraz nie doszedł. Co to kuźwa jest? Tu hydraulik dawno już chyba nie zawita. Wiatrak, ty! Nie, no nie. Mogę na to stanąć? Okej. Okay. Okej, wyjście jest tu. Idę w lewo. Kuźwa, spotkałem się z rzeczywistością. Trzymamy się ciągle lewej, pamiętajcie. Karpikowy. O, rzeczywistość, dobra. Jedno w lewo, drugie w prawo. O, kuźwa. Dobra, zgubiłem się jak nic, wywalamy się. Fire safety door? To jest druga strona chyba tamtego. Można ściąć nożem pewnie, ale po co mi? Ale stary, my jesteśmy już praktycznie gotowi nawet na ten, na Arktykę. Spoczko. Ja mówię, że Arktykę robimy, nie? Dzisiaj? No, trzeba. Niech mamy wszystko, trzeba wyjść. Ja pitole, znalazłem akurat Giri Sweet. Sweet. Sweet to ja jestem. Dobra. Ja pitole, dobra. Będziemy mieli kombinezon misia. Ała. Jezu, gdzie ja trafiłem? Co jest, kuźwa? Ale tu jest zakamarków jakiś dziwny. Dobra. Cicho. Schodzi do mnie ktoś. Jak coś, to uważaj, bo mam podejrzenie odnośnie ten snipingu. Więc ker, gdzie stoisz, jak coś? Teraz mi nie wiem powiedzieć. Dobra. Gorzej, jak nie zmieniłeś i teraz mind IQ 200 masz i mówisz, że zmieniłeś, a nie zmieniłeś. I oni myślą, że zmieniłeś, a nie zmieniłeś. No, zmieniłem, bo byłaby dupa. Pamiętaj, trzeba się bawić. Co jest? Ja nie wyjdę stąd już, kuźwa, ile tu pięter ominąłem? Jak tam trafy jakoś pomogły, czy przeskakiwał przez okno? Przez okno. I nie okno. Zmieniłem pozycji, to było IQ 200. No właśnie, o to mi chodziło, zajebiście, Colson. We dominating! Dobrze, Colson. Might Games to nasza specjalność. A teraz wiesz co, widzowie? Wszyscy za uszy się łapią. Boże, co on krzyczy. Dziwne, że Jolka nie przyszła. Ale nie wywołujmy wilka z lasu.
Czasem nawet nie wiecie, ile radości mogą sprawić zabawki dzieciom. Dbajcie o nie, a na pewno dadzą w przyszłości. Dobra. Stary. Night Vision? Nie mam niestety. Ale wiem, że jest ich tu więcej. Ludzi? Tak. That's my boy. No i to ma pierdzielnięcie. A ja muszę znaleźć tylko ten. I to ty strzelałeś? Tak. Nie no, to jest, powinno być w standardzie, kuźwa, oni mi tego nie pozwalają zamontować. O! Zamyka? Nie! Zabiję dwie kolejne osoby. Kolejne dwie? Tak, zabiję dwie kolejne. Ja słyszałem mojego Nade'a. Przyczynił się. Zabiję dwie kolejne osoby. O kuźwa, jakie to jest wyjście w ogóle? Chociaż ja tędy wchodziłem? Jezu, się boję, że mi ta ściana wypcha. Widzicie? Ta ściana nie jest nawet taka, że mogę się do niej przytulić. Ona mnie spycha delikatnie. Jezu! No halo. A. Dobra. Okej. Ej, otwórz mi, już jestem. Dobra, wracam, stary. Stary, ale otwieram ci, otwieram się i wybiegam od razu. Tak. Epinefryno w ogóle używamy nawet. Tylko trzeba pamiętać o tym, że nie mamy w ogóle staminy, nie? No właśnie, to jest minus. Dobra, olewam ten strój NBC. O, dzień dobry. Cześć. Gdzie jesteś? Tu. O. Dobra robota, konsonek. Odpalam. Odpalaj też. Odpalam. Gdzie mam następne pinga? Profesku, dawaj, dawaj. Nie ma dookoła nic. Nie ma dużo nic. To z bunkru udało się wyjść obronną ręką, a cała zasługa w rękach Colsonka, który bacznie stał na straży i porobił trzech gości. Teraz czas na Arktykę. Płyniemy na Arktykę. Dobra, jestem przez pierwszy skał, tak już. Ja też już dopływam. Będę wchodził. Pierwsze lądowanie. To jest jakby woda dalej. Słyszę cię, dawaj, dawaj. Tu jest tak głęboki śnieg, zobacz, ty chodzisz po kolana, stary. To nie jest żaden namal, to jest Arktyka nad your eye. Ja, pitolek, tu jest hardkorowo w takim razie. Robo czerwone mam już. Czerwone życie? Ty, ja mam żółte. O, ale hardkor. Dobra, rozpalamy. Ty, to ja? Jak to ty? Jezu. Ja nie wiem, czy my tu się rozgrzejemy, stary, na czas. Nie! Co ty nie. Gasisz ognisko? Kroconek, ty jesteś trolem, największy! Ty mówisz, że ja sabotuję cię w samochodzie? Co ty wyprawiasz? Stary. Chciałem się napić, było kliknij wypij, kliknąłem wypij, a on zaczął gasić. Wybij, to ty sobie z głowy to lepiej, a nie wypij. Siadaj mi przy ognisku i nic nie rób już, nie rób żadnych głupot. Kuźwa, ja nie wiem, czy my się tutaj ogrzejemy, czy musimy biec do środka. W ogóle nawet nie wiem, gdzie tutaj trzeba pójść, to jest jakaś brama.
ty, ja mam jeszcze kuchenkę chyba, nie? Dobra, poczekaj. Podwójny hitbuff będzie. Temperatura mi idzie w górę, ale... Jedzenie masz? Szybko wrzuć do ogniska i się ogrzewaj nim. Nie wiem, czy mam tutaj ciuchy zrzucać czy nie, bo są przemoknięte, ale... Ile to ognisko ma temperatury? Ono musi mieć chyba 1000 stopni, stary, zanim nas zacznie grzać. O nie. Nie mam zbiornika już. Gili ma najlepszą. A nie, Gili ma niską, bad isolation. Jerzy. No co ty? Ja, pitole, kolsonek. Nie gadasz, że tyle z Arktyki zostało. Niestety kolsonek nam zamarzł. Jesteśmy tutaj na Arktyce pierwszy raz i nie widzieliśmy, z czym to się je. Dopiero później zorientowałem się, że nawilżony kombinezon z niedźwiedzia nie ociepla tak, jak powinien. Było trzeba go zrzucić w pierwszej kolejności przy ognisku. Zostałem sam oraz z kolsonkiem pokrojonym na kawałki. Nie chciałem go od razu zjadać. Dlatego poszedłem szukać niedźwiedzi polarnych. Mięso z niedźwiedzia niż z kolsonka. Tylko gdzie ten niedźwiedź jest? Gdzie on się chowa? Może ma jakąś swoją norkę? Tak jak tutaj. Pewnie tu pod nami gdzieś. On chyba w tej norce jest, powiem wam. Tak to brzmi. Poczekajcie, mam automat? Bezpośrednio pod nami jest. Jezu, niedźwiedziu, kurwa! Wyjdź z tego śniegu! Ja pierdolę, gdzie ty jesteś? Nie, no co tu się dzieje? Odejdź stąd, kurwa, odejdź! Nic nie chcę już od ciebie, proszę, nawet mięsa! Nawiedzony! Hej! Odejdź! Już nic nie chcę, naprawdę, proszę cię! Ja tylko czekam na adventure, friendly! Friendly? Misiaku! Shut the fuck up! If you want to survive, stay with me! Give me your meat like Colsonic! He did nothing wrong like you! You want to only play together? Stop trolling me right now. Yeah. Go away, baby. It's your time to sleep. Oh, stop be mad. Stop be mad. It's my time right now. I'm rule. I'm on the hill. I'm king of the hill. Oh, stop lying, baby. Stop lying. It's not time. It's not that time, baby. Nie! Mam nadzieję, że nie zjadę tego mięsa. Za mięsem goń. Zejdź niżej, jak on we mnie wleci, to ja się boję. Z niedźwiedziem niestety się nie mogłem do końca dogadać. Niby friendly, niby nie. I w końcu stwierdziłem, że pójdę w swoją stronę. Eksplorować Arktykę. Arktika Crypt. Czyli tam jest właśnie schowana ta jaskinia, czyli te wody, które tutaj płyną, one tam prowadzą. Czyli biegniemy w dobrym kierunku. Biegnijmy zatem. Ej, im ciemniej, tym piękniej. Ja czuję się, jakbym grał w Wiedźmina, nie w DayZ. Pierwszy raz tutaj jestem. I już jestem bogatszy o jakieś doświadczenia. Wiem, że ja czuję, że i tak tam się mogę... O, kuźwa.
O cholera. To ciebie szukałem. I tu pewnie się w tyłek wchodzi, nie? Chyba jednak nie. No ale jak fajnie to wyszło, naprawdę. Ogólnie cały ten projekt tego Dear Eye'u to jest klasa sama w sobie, naprawdę. I to pokłony naprawdę dla tych ludzi, którzy to tworzyli. Na pewno ogrom czasu zajmuje coś takiego. Niestety ogrom czasu zajmuje również znalezienie krypty oraz drugiego niedźwiedzia. Przez brak jedzenia i głód zacząłem kombinować i uskutecznie spinaczkę, która, no niestety, ale różnie mi wychodzi. Nie. Spoko, ja czułem, że nie zginę. Gorzej właśnie było z tą nogą tak naprawdę. O, to się tylko bałem. Ależ trudno. Znajdźmy teraz wejście. Pytanie, czy to jest tutaj. Bo powiem wam tak. Tutaj na Arktyce idzie tak przeżyć. Będziemy się śmiali jak powaleni. Ale my tutaj przeżyjemy i najwyżej zostaniemy na dłużej. Przeżyjemy, ale to tylko dzięki temu, że mamy poćwiartowanego kolsonka. Niestety jeden niedźwiedź postanowił zabawić się w chowanego i nie chciał się tak samo przerobić na schabowe. Dostrzegliśmy czegoś wyjątkowego w tym posągu. A mianowicie, zwróciliśmy uwagę na to, co wskazuje włócznia. Jak się okazuje, prowadzi do następnego posągu, ale tym razem ten wskazuje kryptę, do której musimy się dostać. Całe szczęście, że w międzyczasie udało się zapolować na niedźwiedzia i być gotowym na ostatnią eksplorację. Krypta Arktyki. Ciekawe, co nas tam w środku czeka teraz. Co jest? Jezu, przychodzimy. Poczekajcie. Okej. To pytanie, czy my tuneli nie wolimy. Jak bardzo boli... O, kuźwa. Tam jest woda, czy co to tam jest? Te dźwięki już nawet symbolizują, że tam będzie chyba woda. Jak to będzie jakiś jumpscare, to matko. Spokojnie, ty nigdy nawet nie wiesz, kiedy ja krzyknę. Patrzcie. A... Woda, tu wszędzie jest woda. Więc nawet jeżeli spadnę... O. Tutaj my byliśmy. Jakiś śnieg. A to są drzwi, które się nie da otworzyć. A tu są te schody, które w lewą stroną się przechodzi. Spoko. Co dalej? Tu jest woda. Tu są kraty. Tu nic poza tym nie ma. Tu są drabiny. Nie gadajcie. Nie gadajcie, że tu trzeba tak skakać. Dobra, czyli tu jest jakaś komnata, która jest nam totalnie zbędna raczej, ale tu jest tunel, o którym wcześniej nie wiedzieliśmy, prawda? To nie z niego przyszliśmy. Jest wejście w dół. Patrzcie, a to jest to miejsce, jestem teraz poza jakby tym. Ciężko jakby to zrealizować. O, popatrzcie. Ciekawe, czy tam się jedzenie respi. Jest inne wejście. Kuźwa, jak te sople. A!
Ja to przeżyłem?! Do teraz nie wiem, jak to przeżyłem, ale złamana noga mi nie przeszkodzi w tym, aby wrócić tam jeszcze raz i odkrywać następne sekrety krypty. To tu mnie to złapało. Okej, to się dało przeżyć, ale mimo wszystko ja nie powinienem mieć tyle HP teraz. Nie? A to są drzwi z drugiej strony. Ej, progresujemy, tak mi się wydaje. Naprawdę progresujemy. Patrzcie, bo przyszliśmy tak naprawdę stąd, tu przyszliśmy. Jesteśmy teraz tu. O. Teraz tam tylko się dostać jakoś. Co kurwa? Nie, na logikę mi podpowiada, żeby tam pójść. I tu zaraz kolejny raz w lewo skręcić. O, matko boska. Przez to można przeskoczyć, jest zbugowane. Patrzcie. Nie, no niemożliwe, żeby z tego filaru przeskoczyć tu i tu się na to spada, na ten stóp śniegu. I coś z tego śniegu na przykład tu? Ja wam mówię. My tam musimy wejść. Tu? Zeskoczyć trzeba. O kurwa. Teraz tam. It's water drop. It's my dreams drop. Nie! Puściłem wół! Na szczęście na turnieju 4 skoczni dali nam jeszcze jedną szansę, aby powtórzyć skok przez złe warunki atmosferyczne. Tym razem wiatr wiał za mocno, ale co nas czeka następnym razem? There you again. There you are again. My love. Zamarzłem. Niestety, Arktyki całej nie zwiedziliśmy. Tak samo jak i Lanti. Duch Garego słama kolejne miejsce do gnębienia swoich przeciwników. Ale jeżeli chcielibyście kontynuację historii, ale nie tylko Arktyki, ale i Lanti, to koniecznie dajcie znać o tym w komentarzu. Mam nadzieję, że przygoda wam się podobała, niezależnie od zakończenia. Chciałbym jeszcze szczególnie podziękować dla moich wspierających, którzy od momentu powstania wspierającego wpływają na rozwój kanału. Nie zapomnijcie zostawić po sobie śladu, bo to również pomaga w rozwoju. Dzięki i do zobaczenia. Na razie.